17 grudnia zaczęło funkcjonować lodowisko przy Zespole Szkół w Policach. Powstało 5 lat temu w projekcie Biały Orlik i było pierwszym obiektem szkolnym tego typu w Polsce. Lodowisko będzie czynne do końca lutego. Ewentualnie może troszeczkę dłużej, zależy to od warunków pogodowych, czyli odpowiedniej temperatury, brak opadów, wtedy możemy normalnie funkcjonować. Jeśli ktoś chce skorzystać z lodowiska, a nie ma łyżew, można je tu wypożyczyć. Do tej pory z tej formy spędzenia wolnego czasu skorzystało już ponad 1000 osób. Do tej liczby jeszcze należałoby dodać uczniów Białej, którzy nie muszą płacić za wstęp. W czasie ferii za darmo z lodowiska będą mogli korzystać uczniowie wszystkich policzkich szkół. Koszty utrzymania lodowiska udało się zmniejszyć, zakupując maszynę do wyrównywania tafli, którą wcześniej trzeba było wypożyczać. Przydałoby się jeszcze zadaszenie, jednak to koszt kilkuset tysięcy złotych. No niestety nie dysponujemy takim dachem, ewentualnie namiotem, który jest dość kosztowny i który ewentualnie będzie można zakupić w przyszłości, ale musimy szukać środków, aby to można było przeprowadzić. Istnieją plany zbudowania instalacji, która odzyskiwałaby ciepło z lodowiska i ogrzewałaby wodę lub pomieszczenia w basenie. Znacznie zmniejszyłoby to koszty utrzymania obiektu, jednak to droga inwestycja, na której realizację na razie brakuje pieniędzy.